Chrystą i Świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Mateusz Łącz, kawaler z naszej parafii, i Daria Białas, panna z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Rudzie, zapowiedź pierwsza. Jeśli komuś znane byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca wiążąc wyżej wymienione osoby, zawierany przez nie związek małżeński czynią nieważnym, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Przeżywamy dziewiątą niedzielę zwykłą w ciągu roku i zarazem uroczystości Trójcy Świętej. W najbliższy czwartek będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Msze święte w tym dniu o godzinie 8 i o godzinie 10.30. Podczas mszy świętej o godzinie 10.30 dzieci z klasy czwartej będą przeżywać swoją rocznicę pierwszej komunii świętej. Po mszy świętej uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Ołtarze przygotowują rodziny poszczególnych wiosek z babul, numery domów od 1 do 34, z piechut od 38 do 62, zarówno od 34 do 67 i Zachwiejowa od 32 do ostatniego numeru. Banery do ołtarzy są u mnie na plebanii. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystości Poczty Sztandarowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszej parafii. Zapraszam dziewczęta do sypania kwiatów, i te malutkie, i te trochę starsze, klasa trzecia, klasa czwarta. Zapraszam liturgiczną służbę ołtarza. Jeżeli będzie dzień odpowiedni, bezdeszczowy, feretrony wystawiamy przed mszą świętą, przed kościół. Nie wynosimy ich podczas procesji, kiedy ona już jest w trakcie. I na zakończenie procesji, kiedy procesja skieruje się do kościoła, feretrony zostawiamy na zewnątrz, wniesiemy je po zakończonym nabożeństwie. Już dzisiaj serdecznie zapraszam do udziału w procesjach eucharystycznych podczas oktawy Bożego Ciała. Dzisiejsza niedziela to niedziela adoracyjna, za chwilę wystawienie Najświętszego Sakramentu. Natomiast przeżywamy również dzisiaj dzień dziękczynienia opatrzności Bożej za opiekę nad naszą Ojczyzną. Przed kościołem zbiórka do puszek na świątynię opatrzności Bożej, będącej zewnętrznym znakiem wdzięczności wobec działania Boga, wobec naszego narodu. Przed kościołem rozprowadzane są tygodniki Gość Niedzielny oraz Niedziela, w której między innymi tytuły Ciało i Krew, Znaki z Nieba, to artykuł traktujący o cudach eucharystycznych. Co to znaczy, że Jezus nas odkupił? Kultura rodzi się z kultu. Klub pierwszych żon, jak chronić dzieci przed przemocą. I szereg innych artykułów, tak w jednym, jak i w drugim tygodniku, polecam uwadze. Natomiast w zakrystii jest do odebrania kolejny numer Rycerza Niepokalanej. W dniu 11 czerwca bieżącego roku, niedziela, w godzinach od 9 do 13 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Padwi Narodowej będzie można oddać krew dla osób potrzebujących. Każdy, kto w tym dniu podzieli się bezcennym płynem, otrzyma plecak. Jeżeli rodzice, a mogą, z dziećmi, czy przyjdą z dziećmi, dzieciom zapewnione są darmowe zjeżdżalnie, gry, zabawy, słodycze, kiełbaski z grilla. Zaprasza Ochotnicza Straż Pożarna. Przyłączam się do tego apelu, do tej prośby. Ten czas, w który wchodzimy, czyli czas urlopowy, to
to czas z jednej strony, oby tego było jak najmniej, różnych tragicznych sytuacji losowych wielu spośród nas, ale to także czas urlopowy. W związku z tym to przekłada się też na pewnego rodzaju ciągłość, systematyczność oddawania krwi, jeśli chodzi o osoby, które tak czynią rok do roku. W związku z tym, a poza tym no, nikt z nas, oby nie jest pewny, że nie zdarzy się taka sytuacja, gdzie sami będziemy potrzebowali czyjejś krwi, licząc na to, że ktoś okaże serce i pomyśli właśnie o tych, którzy mogą się znaleźć w takiej sytuacji i tę krew odda. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrobili to samo, kierując się duchem dobrze rozumianej miłości bliźniego, miłości braterskiej. Więc gorąco, gorąco zachęcam. Podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom zarówno za przygotowanie świątyni, jej wysprzątanie oraz za kwiaty przy ołtarzach. Bóg zapłać. Natomiast o sprzątanie w najbliższy piątek ze względu na sobotnie śluby proszę kolejną grupę rodzin zarówno. Natomiast o sprzątanie kościoła w środę przed uroczystością Bożego Ciała serdecznie proszę rodziców dzieci rocznicowych. Dziękuję za ofiary na Kościół złożone w minionym tygodniu Państwu Kazimierze Zuba z Piechut, Karolinie Golba z Jersey oraz mieszkańcom Piechut. Wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać. Za tydzień będziemy modlić się o urodzaje z mieszkańcami Zachwiejowa. Dzisiaj natomiast modlimy się o godzinie 15 z mieszkańcami Zarównia. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. We wtorek msza święta w intencji zmarłego Kazimierza Kołodzieja. W środę w intencji zmarłej Antoniny Loc, zamówiona przez córkę Elżbietę na okoliczność Dnia Matki i Dnia Urodzin świętej pamięci Antoniny. W czwartek o 8 w intencji świętej pamięci księdza Mariana Babuli w rocznicę jego śmierci, o 10:30 w intencji dzieci rocznicowych i całej wspólnoty parafialnej, w piątek w intencji zmarłych Tadeusza, Zofii, Kazimierza, Eugeniusza, Szewców, Jana i Marii Zygmunt. W sobotę msza święta dziękczynna w 50. rocznicę ślubu państwa Tadeusza i Teresy Lis z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Mszę zamówiły dzieci i wnuki. W niedzielę o 8 w intencji zmarłych Marii i Wojciecha Durda w 24. rocznicę śmierci, o 10:30 w intencji zmarłego Jana Barsz w 1. rocznicę jego śmierci. W poniedziałek nie będę odprawiał mszy w naszym parafialnym kościele. Będę ją odprawiał poza parafią, ponieważ jak każdego roku, w tym roku 5 czerwca, czyli jutro, mamy zjazd kursowy, rocznikowy, czyli kapłanów, którzy mieli ten sam rok święceń, a jest to zjazd w diecezji radomskiej. Więc żeby nie komplikować sytuacji, dlatego informuję. Przez cały tydzień odprawiane są msze święte gregoriańskie poza naszą parafią w Sandomierzu za świętej pamięci Stanisławem Popiołek, Mieczysława Rób, Józefa Plutem i Sławomira Stachowskiego.